Może, może. Jesteśmy, jesteśmy. Dzień dobry. Tropem wilka na powietrzu. W niedzielę i, paradoksalnie idziemy szukać wilków. Tam uderzamy. No i ciekawe, czy się uda znaleźć, czy nie. Bo tu już była delegacja wilków młodszych, ale im nie poszło, nie znalazły uberwilka. Także może teraz uberwilk znajdzie uberwilka. No tutaj już były, to zawracamy, nie idziemy dalej. No nie. Właśnie, to możemy już do domu? Pogoda piękna, ostatnie podrygi. Kolega nowy, fajny. Siema. I idziemy w tygodniu na nockę. O, gdzieś w teren. Ognicho palić i siedzieć i dubać w nosie. Coś tutaj mamy. Jakaś tablica i jakieś tu oznaczenia. Może dodać. Kubet 1-2-2. O mój Boże, ile to samo centrum. Patrzmy, co to tutaj się... Tu są wilcy. No to te widziałyśmy już. Tylko niektóre miały pół urwane głowy. No, też czytałem właśnie. To takie w kolorowych koszulkach? No. Tu jest ta mapa tych wszystkich wilków, tylko niektóre miały pół urwane głowy. A jaka okay. Osoba jakieś nowe robi. Czekaj, i ósmy to jest ten... Ten duży. Tak, i tam jest... Ósmy to jest duży? A nie? Nie wiem. Bo tak. Tak, to musi być admin wilk. Admin wilk. Mamy wstępne ustalenia. A propos lokalizacji admin wilka. Ale jeszcze nie wiadomo, ale tutaj za chwilę będą chyba gule skakać, bo pewno obeszły go 38 razy. Ostatnio nie znalazły. O, Sandnes. Widoczek. Ładnie. Stanisław tam podreptał. Trochę inną metodykę wejścia obrał, ale zapewne wszyscy dojdziemy do celu. No to wygląda tu jak ścieżka. Kolega tam przełajowo postanowił podejść do tematu. No ciekawe. No, w ogóle zrobili tutaj tych wilków i taka ścieżka, żeby szukać, i z tego, co tam patrzyłem po internetach, to tak wygląda, jakby to jakieś gry terenowe były organizowane i tam wieszają później jakieś takie jak geocaching, jakieś wieszają kody i później... O, jest wilk! Ha! Mamy wilka! Wilk to... Czyli tam z tyłu to nie są żadne wilki, tylko jakieś przebierańce, podrabiańce. Wilk przyjechał, wilka znalazł zaraz. Swojego ciągu. Proste. Ja nie wierzę w naszą głupotę. Nie mówisz ślepota. Hej, hej. No i mamy wilka. No to się patyczek, pinę. To my patyk? Nie jest. Wilk. Znaczy się dwa wilki. O, proszę bardzo. I oto się nasibili. Ale tutaj też jest szlak, czyli też można dojść szlakiem. Tłumacz, tłumacz. Ja nie wiem, jak myśmy to zrobiły ostatnim razem. No. Niezły. Jest. 6 years. Tam nowe wiatraczki postawione. No i także wycieczka trwała 8 minut. Przeszliśmy 280 metrów i na miejscu. No to psikus. Te browary już są zasłużone? Te browary już zasłużone. Nie ma mowy. No. O, może za morzem. No, może za morzem. Tutaj Grandfjord, a tam już morze prawdziwe. A tam samolot ląduje w Suli. To było w sierpniu. No i tak oto wycieczka została rozgromiona w przeciągu 15 minut. O, nawet widzisz awantyr, coś tam. Ławeczka. No.
Także mówię, wy to jesteście podrabiańcy, a nie żadne wilki. A byłyśmy tutaj na tym na dole, kilka kłotych. Nasza głupota boli. No i poszłyśmy dalej tamtym szlakiem, no bo co? Tak zrobiły, właśnie powiem, sobie poszły. Powiem, nasza głupota boli. Były 30 metrów od wilka. No cóż. Myśmy tutaj chodzili, no cóż. Trzy godziny żeśmy z mamą chodziły po tego wilka, a nie znalazłyśmy. Nasza głupota boli chyba. No, jeszcze są dobre grażyny. Janusza. Wietrzenia tropem wilka, ciąg dalszy. Była nadzieja, że pochodzimy sobie troszkę dłużej, no ale niestety zrujnowałem cały plan żony. Więc teraz idziemy sobie oglądnąć wiatraczki. Nie można tutaj sobie podjechać, ani na motorach wjeżdżać. No i tam jest bramka. I właśnie gospodarz mówi, że tutaj przyjechali, a nie wolno, na czterech motorach. To im teraz zastawił wyjazd traktorem tak, że już będą sobie musieli tutaj nygusy zostać. Albo będą musieli przerzucać motor, bo mówię, że tutaj wszystko jest ogrodzone i tutaj innego wyjścia nie ma. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dostateczny. O, tam jest wiatraczek. Tam jest wiatraczek. A idziemy kontrolnie, bo tutaj były takie protesty aktywistów, że to gwiżdże i w ogóle zabija i jest w ogóle drama. Ale wszyscy oczywiście chcą taniego prądu. Także idziemy zbadać poziom hałasu pod wiatrakiem. W ogóle tak zobaczyć, stanąć sobie pod nim, bo ja w sumie tak blisko pod wiatrakiem jeszcze nie byłem. Także sobie dreptamy. Aktywnie, drugi dzień aktywny. Normalnie jestem w szoku, jak to tak to może być, ale ostatnie podrygi, pogody. Kici, kici! Taś, taś! Kici, kici! No chodź, Andrzej! Chodź! No chodź! I się zesrał na to wszystko. Dokładnie. Nasrać na to. Jeziorko. I tutaj jest czarna owca. Nie czarna owca, afroamerykanin. Paka jest. Jedna z drugą. I co? Troszkę może słychać ten wiatrak, ale bardzo delikatnie. No nic, trzeba iść troszkę bliżej. A sobie wiatraczki prądzik robią. Tam jeden w chorągiewkę i sobie stoi. I jak na razie nie słyszę jakiegoś większego szumu, który mógłby być w jakikolwiek sposób uciążliwy, więc... No i co? Jesteśmy już praktycznie przy samych wiatrakach i co? Ile słychać? Jest jakiś taki szum leciutki. Ale to nie jest uciążliwe. A łamał moje uszy. Także to jest propaganda ekopalantów. Czemu one nie są zielone? Tak. No, masakra, co to są za dzbany, a prąd tani chcą mieć. No nic, idziemy sobie. Tu w ogóle coś może być chyba ładnego. Tu mogło być jakieś jeziorko, ale nie, tu jest plac manewrowy. Zrobiony, o. Infrastruktura. No i tak, wcześniej się już wydawało, że już jesteśmy tak prawie, a tam się okazało, że wałek. Nie można było dojść od tamtej strony, ale już jesteśmy prawie na miejscu. No, spory bydlak. Teraz w ogóle troszkę je chyba przyhamowali. Widocznie nie ma zapotrzebowania na prąd, ale wcześniej no to pracowało to troszkę szybciej. A nie, przestawili go! Aha, to taka kombinacja, bo on wcześniej był w tą stronę, teraz poszedł sobie tam. A troszkę się wietrzyk zmienił. To żadnego lenistwa nie ma, żeby tutaj mało prądu robić. Tylko trzeba dymać, żeby się mogły samochody elektryczne ładować energią z wiatru, ekologicznie.
Tak właśnie. No tutaj te skały musieli troszkę popruć. I to będzie WTG6. Taki właśnie. O, ten się też przestawił. Taki się kręci. Fajny wiatrak. Będzie zapewne fajny widok spod tego wiatraka. Już jest nieźle w sumie. Tutaj narzekacze dyżurne idą. O, tak. Że daleko. No, nie rzygaj. No, nie, nie, jeden tylko narzekacz. Ale jeden starczy. Jeden robi za dwóch. Tak. No, ale mnie kostka boli. No. I co, miałabyś, Dziubek, z tym jakiś problem, żeby na twoim polu stał taki? Nie. Ja myślę, żebym go nawet raz w roku malował. Żeby nie zardzewiał. I żeby się mu krzywda nie stała. Wyjście po takiej drabince. O. Zaraz tutaj sobie zobaczymy. O, tutaj nakrętki, ale to są chyba nie nakrętki, tylko sama zaślepka. Nakrętki, bo to na plastik wygląda, na taką czapeczkę. O. Tak, to jest czapeczka, żeby nie pordzewiało. No troszkę tego tutaj dookoła, należy przyznać, jest. W ogóle fundamenty pod wiatraki to są mega wielkie. Wylewane gdzieś kiedyś przez przypadek udało mi się trafić na tego typu jakiś materiał. Spaw. No, spaw jest zacny. O. I tak wyjrzę do góry, tylko żeby nam tutaj słońce. O. O, przestawia się. Słyszycie? Przestawia, wiesz co, wychylenie łopat. Sam? Ty zepsułeś. I co, i pewno... Zaraz zobaczymy, jak to się zakończy. Andrzeju? Andrzeju, tak jest. Spadnie. To Marian. To jebnie. No teraz chyba troszkę prędkości nabierze. On mi kręci w okłosie. Tak. No zmienia, wiesz, wychylenie, nie? I w zależności od tego, jak one są wychylone, to tyle powietrza zabierają i z taką prędkością też się kręci. To jak, wiesz, jak w samolocie, nie? Na jakimś turbośmigłowcu, który ma tam regulowane wychylenie łopat. O, i cisza, coś się wyregulowało. No, fajny. No też bym nie chciał, jakby spadło, no to by było spadnięte. Ale widoczek. Ha. To taka panorama była niby. O, teraz tu się... Teraz tu, ten tu się rozochocił. I będziemy słuchać hałasu. Przepiękna rzecz. W sumie tą końcówkę łopaty słychać, nie? Nie czaję, co to ludziom przeszkadza. Też nie czaję. Ja myślę, że też te pierwsze generacje były trochę późniejsze. Ale to wiesz co, nie, to ewidentnie, bo ja widziałem, wiesz co, na Facebookach film stąd. Mhm. To wiesz, sfabrykowane ewidentnie. Jakiś, wiesz, aktywistów, normalnie działaczy, oszołomów. Czy był większy wiatr. Teraz też nie wie. Ale to był w ogóle inny dźwięk.
Tamten, który to oni podali, to nie wiem, to jakby jakiś zepsuty plik MP, czy to takie strasznie dziwne było. No i co, zaczęło wiać coś mocniej. I dalej słychać tylko tam troszkę szumu. Troszkę tą przekładnię planetarną, co tam jest słychać. Ale ptaki też latają. I takie ptaki wiedzą, żeby normalnie sobie nie polecieć pod wiatrak, bo tam można w czapę dostać. No kto by pomyślał? Ale nie, ekolodzy powiedzą, że nie, że to jest zabójstwo, że to wszystkie ptaki zginą. Oczywiście na pewno jeden, dwa, czy tam kilka śmierć poniesie, ale to się po prostu później nauczy, że latanie tamto testamentem zalatuje. Fajny teren w sumie na taki spacerek. Przeszliśmy od samochodu 4-2 km, a to będziemy mieli pewno 8 w tej nazad, czyli tak jakbyśmy obeszli sobie jeziorko, stokę, a wczoraj żeśmy byli. I w sumie spoko było, tylko tempo było iście nikczemne, ale to żadne zawody w sumie. Zameczki zamykane, żeby te sały tam się nie rozchodziły i nie łaziły wszędzie. No i co kawałek są skrzyneczki z prądzikiem i wychodzi na to, że tutaj jest 22 kV wytworzone i przy każdej skrzyneczce też jest wyciągnięty światłowód jakiś tam do jakiejś komunikacji. No a w tych normalnie gorlicach w centrum nie ma światłowodowego internetu. Tak, taka jest cywilizacja normalnie. O, masakra. A remont starówki robili, to normalnie nie położyli światłowodów, jak wszystko było rozkopane. No bo po co, nie? Po co ludzie mają mieć jakiś normalny internet w XXI wieku? A tutaj normalnie wypizdziejowice okrutne. O, i to jest wspomniana wcześniej skrzyneczka. I jedna skrzyneczka prądzik, a druga skrzyneczka fiberek, czyli światłowodzik. No i tak pewno dzisiejsze aktywności dobiegają końca. Wrzucę film, jak zmontuję.